Koronawirus w Polsce jest już od ponad pół roku, a przez brak wniosków z pierwszej fali sytuacja w DPS-ach jest niezwykle poważna. Tylko w październiku, mamy szósty dzień tego miesiąca, mamy informację, że koronawirusa wykryto u pensjonariuszy w Brwilnie, Batowicach, Białymstoku, Gnojnie, Zielonej Górze, Olsztynie, Suwałkach, Hucie, Łące, Płazie, Prałkowicach, Rzeszowie, Lelowie, w DPS Sióstr Serafitek w Poznaniu, Domu dla Niepełnosprawnych Caritas w Piekoszewie, Domu Opieki dla Seniorów Wigor w Legionowie. To są dane tylko z października. I te informacje, które były dzisiaj przedstawione, mają przede wszystkim charakter statystyczny, ale z pewnością to też nie pokazuje odpowiedniej reakcji na tę poważną sytuację. Co ciekawe, też tej informacji Państwo w ogóle nie podajecie, jak wygląda procentowo liczba osób, które zmarły ze względu na koronawirusa. Pokazują Państwo, że 1% ogółu mieszkańców we wszystkich DPS-ów to są osoby zakażone, pracowników 0,58%, a 204 mieszkańców DPS zmarło. To ja Państwu bym chciała powiedzieć, że to jest prawie 8%. Liczone dzisiaj tych danych, bez danych z ostatnich 6 dni. Prawie co dziesiąta osoba, która umiera na COVID, to mieszkaniec albo mieszkanka publicznego DPS-u. Znaczy tutaj mamy naprawdę bardzo poważną sytuację. Kilka miesięcy temu pan poseł Robert Obaz zwracał się z prośbą o powołanie podkomisji nadzwyczajnej do spraw sytuacji domów pomocy społecznej w czasie trwania pandemii wirusa SARS-CoV-19 i pani przewodnicząca odpowiedziała, że prezydium komisji nie widziało takiej akceptacji dla takiej komisji. Być może należy rozważyć powołanie tej podkomisji teraz. Bardzo ciekawa kwestia jest dotycząca zaleceń dotyczących zapewnienia wsparcia psychicznego pacjentom placówek opiekuńczych, którzy zostali pozbawieni tego kontaktu z rodziną i bliskimi. I tutaj bym chciała się zapytać konkretnie, jak wygląda dostęp do opieki psychiatrycznej w tym zakresie. Przypomnę tylko, że 14 lipca na posiedzeniu wspólnym z Komisją Polityki Społecznej pan minister nam powiedział, że ta strategia będzie gotowa w okolicach września. Mamy 6 października i bardzo proszę o konkretną informację, na jakim etapie jest przygotowana ta strategia, kiedy my posłowie możemy, posłowie, którzy pracują w tej komisji, możemy się z nią zapoznać, kiedy jest możliwe spotkanie w tym temacie. I będę zobowiązana za wyczerpującą i też pewnie krótką odpowiedź. Dziękuję. Bardzo dziękuję pani poseł. Ja tylko dodam, że 6 października to są też okolice września, a zatem zapewnie pan minister zaraz nam też udzieli odpowiedzi. Czy jeszcze ktoś z państwa posłów?